Chińskie samochody kojarzymy głównie ze słowem tani. Przyciągają one do salonów kolejnych klientów, którzy są w stanie wybaczyć im pewne wady, rekompensując je sobie niską ceną zakupu. Czym natomiast przyciągnąć do siebie chce Voya Free, który patrzy bardziej w stronę klientów premium, dla których sama cena zakupu nie zawsze jest czynnikiem decydującym. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Zanim ruszymy, to patrzcie na to. I wiecie, po co to jest? To Wam powiem. Po nic. Ale i tak mi się to mega podoba. A jeszcze bardziej podobają mi się miny osób, które siedzą na prawym fotelu. Pokazuję im to i robią tak. Również udając, że wiedzą, po co to jest. Ale dobra, przechodzimy do rzeczy ważniejszych i ruszamy. I za chwilę wracamy do testu. Jeszcze kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka, którym jest Car Vertical, oferujący raporty dotyczące historii pojazdu używanego, którym możecie być zainteresowani. Czego możecie dowiedzieć się z takiego raportu? Otóż znajdziecie tu nie tylko historię zmian właścicieli samochodu czy rejestr kradzieży takiego pojazdu, ale sprawdzicie na przykład, czy interesujący Was egzemplarz nie miał cofniętego przebiegu. A jeśli taki samochód miał uszkodzenia, to sprawdzicie nie tylko, ile mogła kosztować naprawa, ale też przejrzycie sobie zdjęcia z takich wypadków. I kto zainteresowany byłby tak piękną sztuką? Raport Car Verticala to także status finansowy i prawny pojazdów. Sprawdzamy, czy nie jest na przykład w leasingu, czy przeszło badanie techniczne. Możemy sprawdzić, czy zgadza się specyfikacja i wyposażenie i wiele innych rzeczy. Także pamiętajcie, aby używany samochód sprawdzić z każdej możliwej strony, a pobierając teraz raport i używając mojego kodu, zrobicie to 20% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Ok, może zanim jak zawsze do cyferek, to rozprawmy się najpierw z wielkością tego samochodu, z jego przestronnością. Otwieramy bagażnik. A ten dysponuje pojemnością 560 litrów, co jest moim zdaniem wartością całkiem godną. Natomiast jeśli chcielibyście zajrzeć pod podłogę bagażnika, to tego nie zrobicie, bo ona nie jest podwójna. Zwrócę też uwagę na sposób otwierania tego bagażnika, taki trochę jak w Porsche. Możemy też oczywiście otworzyć gestem czy z pilota. Natomiast jak to często w autach elektrycznych, tam z tyłu jest nasz główny bagażnik, ale z przodu mamy tak zwanego franka. I tutaj naprawdę warto o nim wspomnieć, bo ma on aż 72 litry pojemności. Także biorąc pod uwagę, że z tyłu nie mamy podwójnej podłogi, no to będzie to idealne miejsce na przewożenie na przykład kabla do ładowania. Dobra, to ten temat mamy załatwiony. Przeskakujemy na kanapę. I tu przypominam, że mam 182 cm wzrostu i miejsca mam tutaj od groma. Nie ma żadnych szans, abym uderzył kolanami w fotel kierowcy. Tak samo nad głową tej przestrzeni jest cała masa, mimo tego dachu. Ja zaraz powiem o nim jeszcze kilka słów. Ale przeważnie w tym momencie oglądacie test 192-centymetrowca, którym jest nasz Automoto vlogowy Grzesiek. Ale tak się zdarzyło, że podczas kręcenia tego testu przechodził z tragarzami pewien pan, także może oddajmy mu głos. Moi drodzy, Kamil poprosił mnie o test dwumetrowca. Dobrze trafił, bo mam 2 metry. I tak, popatrzcie, względem kierownicy jestem w stanie usiąść naprawdę zgodnie ze sztuką. Fotel reguluje się w szerokim zakresie i jestem dosyć nisko nad głową. Mam mnóstwo miejsca, więc w ogóle nie ma na co narzekać. Bardzo ładnie przez środek przedniej szyby przecina, że tak powiem, mój wzrok. Wszystko jest zgodnie ze sztuką. A jak będzie z tyłu? Za chwilę się dowiecie. A tak to wygląda z tyłu, moi drodzy. Popatrzcie, ile tu jest przestrzeni. Nie znam tego samochodu, bo to jest taki bardzo spontaniczny test, więc nie wiem, ile ma rozstawu osi, ale wszystko wskazuje na to, że jakieś 2,80 powinno być, bo naprawdę przestrzeni tu nie brakuje. Nad głową o dziwo, i to jest naprawdę rzadki przypadek, znowu tyle miejsca, więc jak zwykle jest tak, że wiecie, z przodu jest więcej, z tyłu jest mniej, a tu mimo, że siedzę bardzo wysoko, popatrzcie, prawie płasko, mam na tej samej wysokości prawie, że uda, jak biodra. I co? I nadal siedzę tak nisko, na tyle nisko względem dachu, że jestem tutaj, mogę podskakiwać i tańczyć i miejsca nie brakuje. Fantastyczne, do tego płaska podłoga, więc trzecia osoba na tylnej kanapie również może tutaj wygodnie usiąść. No, ciekawe. Podsumowując, myślę, że mamy jasność, że przestrzeń, jaką oferuje ten samochód, to jego jeden z największych atutów. Natomiast mała uwaga do umiejscowienia portów USB, które są przy samej podłodze. I szczególnie, gdyby tutaj miała jechać trzecia osoba, no to może o te porty, czy raczej o kable zahaczać. Także trochę nie rozumiem koncepcji. No, ale tak jest.
Ok, a teraz już moja opinia o materiałach i o miejscu pracy kierowcy, ponieważ szczególnie w segmencie premium to jest bardzo istotne, a po drugie możemy zastanawiać się, jak wygląda chińskie premium, także przechodzę do tego. I powiem Wam od razu, że jest to jeden z aspektów, którego ja się chyba najbardziej obawiałem, bo jednak wchodząc do segmentu premium, walcząc o takiego klienta, no jednak musimy zachować naprawdę wysoki poziom. A jednak do tej pory jeździłem samochodami chińskimi, które stawiały bardziej na cenę niż na jakość. One były dobrze wykonane, nie zaprzeczam, ale jednak to auto ma powalczyć na przykład z BMW czy z Audi, więc tutaj poprzeczka jest dużo wyżej. No to odpowiadając na te obawy, stwierdzam, że jest tutaj naprawdę kapitalnie. I zupełnie nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze. To wszystko jest miękkie, to całkiem fajnie wygląda, bardzo przyjemnie się tego dotyka, jeśli ktoś lubi tego dotykać. No ale jeśli lubicie, to będziecie to robić z przyjemnością. Skóra na fotelach podobno jest naturalna. Nie wiem, czy to prawda, nie znam się na skórach. Ta już nie. Ale naprawdę w dotyku, w obcowaniu to wygląda świetnie. Nie wiem, jak to się będzie sprawować za 3 lata, no bo nie mam jak tego sprawdzić. Ten samochód dopiero debiutuje, ale na ten moment jest naprawdę super. To, za co na pewno muszę bardzo pochwalić, w ogóle podniesiemy sobie deskę, bo nie wiem, po co ona jest tak nisko, to obsługa klimatyzacji. Mimo tego, że mamy tutaj 3 ekrany, chociaż to może wyglądać jak jeden wielki, ale raczej są to 3. To obsługa klimatyzacji jest w pełni manualna. Mamy przyciski, zwiększenie temperatury, zmniejszenie, włączenie, wyłączenie klimatyzacji. To jest mega fajna sprawa. Okazuje się, że nawet robiąc 3 ekrany, można zostawić przyciski, także szacun. Oczywiście nie ze wszystkim jest tutaj tak różowo, jeśli chodzi o samą obsługę. Ja zaraz do tego przejdę, ale jeszcze kilka aspektów. Bo powiedziałem o obiciu tych foteli, czyli o skórze, ale samo siedzenie w tych fotelach to jest naprawdę bardzo duża przyjemność. One mają wentylację, ale mają też masaż i to taki prawdziwy, porządny masaż. Może chciałbym, żeby miał on więcej programów, natomiast często zdarza się tak, że te masaże w samochodach to jest takie mizianie. Czasem nie wiecie, czy ten masaż włączyliście. Tutaj nie da się tego nie zauważyć. Fajna sprawa. No i nie powiem też, jak te fotele sprawują się po przejechaniu 1000 km, bo ja chyba jeszcze nigdy elektrykiem w takiej trasie nie byłem. Tym też nie byłem, ale taka jazda codzienna, super. Ale powiedziałem słowo jazda i trzeba będzie do niej powoli przechodzić, ale jeszcze kilka rzeczy w środku, które spodobały mi się dużo mniej. Po pierwsze, może zwróciliście uwagę, ale obsługa tych ekranów czy tych multimediów jest w języku angielskim, co przydałoby się już dzisiaj, aby było trochę inaczej. A po drugie, nie mam tutaj Android Auto czy Apple CarPlay, natomiast od razu wyjaśniam. Od przedstawiciela marki dowiedziałem się, że ten egzemplarz jest, nie wiem, nie będę nazywał przedprodukcyjny, bo taki nie jest, ale dzisiaj zamawiając Voya Free, to ma być po polsku i ma tutaj być Android Auto i Apple CarPlay, także mam nadzieję, że faktycznie tak jest. Natomiast to, co chyba ważniejsze, obsługi tego wszystkiego naprawdę trzeba się nauczyć. Tutaj jest dużo rzeczy takich niespotykanych w innych samochodach. Na przykład, jeśli chciałbym włączyć Android Auto za pomocą dołączonego modułu, to trzeba kliknąć tutaj, a potem tutaj. Jeśli, nie wiem, chciałbym zmienić wygląd zegarów czy multimediów, no to jest to bardzo proste, wystarczy ściągnąć z góry menu, kliknąć logo, ikonkę t-shirta i proszę bardzo, można sobie zmienić normalne. Chociaż ja chyba wrócę do tego. A czemu wrócę do tego? Bo zegary. To są takie zegary, które mają imitować zegary takie w obudowie, takie w głębi. No nie wiem, pewnie można się pomylić. W sumie w Tajlandii też można się pomylić. Pozdro Piotrek. Ale żeby się nie pomylić, no to wystarczy się przyjrzeć i wtedy nie wiem sam, co mam powiedzieć, czy to wygląda fajnie, czy to jest dziwne. Natomiast jest na pewno czymś innym. Jeszcze jedno, ja na początku nie rozumiałem, czemu dużo rzeczy trzeba obsługiwać, wysuwając sobie tutaj takie menu skrótów. Może mi się uda, jest. Grzanie fotela, masaż i tak dalej. I na początku mówiłem, co to za głupota. Ale powiem Wam, może to jest dziwne, ale po kilku dniach jazdy tym samochodem, to mi się spodobało. Okazało się, że to jest całkiem wygodne. Więc teraz sam nie wiem, czy mam to krytykować, czy chwalić. Dajcie znać, jeśli jeździliście tym samochodem, ale pod warunkiem, że jeździliście nim trochę dłużej niż na jeździe testowej. Mi się to w pierwszy dzień nie podobało, natomiast teraz stwierdzam, że jest to całkiem wygodne. No ale okej, skoro siedzimy w samochodzie, który aspiruje do bycia samochodem premium, to gdzie tutaj możemy znaleźć takie aspekty? No to zobaczcie. Wysuniemy znowu to menu. Patrzcie na dach. Co więcej, to przyciemnianie czy rozjaśnianie ma też kilka stopni. I to jest coś, czego raczej nie znajdziemy w samochodach popularnych, bo raczej mamy roletę, nawet jak jest elektryczna. Mega fajny patent. Co znajdziemy tu jeszcze? Znajdziemy
Noctowizję. Nie wiem w sumie, czy faktycznie ktoś jeździ z tym, bo ja raczej tego nie używam. Ona ma tutaj jeden minus, ponieważ ten obraz jest bardzo wąski. Jeśli ona miałaby pomagać w tym, że nie wiem, jedziemy jakąś wąską drogą, gdzie obok jest las i chcielibyśmy zobaczyć, czy ktoś nie idzie, no to osoby, która idzie tutaj z boku, na tym ekranie nie zobaczymy. Ale z przodu, gdyby coś śmiało się dziać, jakieś zwierzę, fajny patent. Ale go wyłączę. Może dlatego, że jest dzień. Lecimy dalej. Mamy tu takie rzeczy, jak na przykład kamera, dzięki której możemy obserwować, co robi dziecko z tyłu. Też coś niespotykanego i też coś, co raczej nie jest samym bajerem, ale możemy z tego skorzystać czy wykorzystać to na co dzień. Podoba mi się to. O takich rzeczach jak trzeci ekran, który swoją ścieżką jest dotykowy i w trakcie jazdy mogę go obsługiwać. Nie wiem, czy to jest dobre, no bo trochę dziwnie jadąc samochodem, prowadzić samochód i robić coś takiego. No ale wiadomo, że to jest dla pasażera, on może się tam bawić, może sobie włączyć na przykład Dailymotion, oglądać filmy. Też coś innego i nie tak często spotykanego. Zresztą trzeci ekran też nie jest jeszcze codziennością. I okej, jest jeszcze tutaj cała masa tego typu bajerów. Nie chcę opowiadać o wszystkich, bo spędzimy tutaj 2 godziny. Myślę, że w samochodzie mimo wszystko ważniejsza jest sama jazda, także przejdźmy do tego aspektu. No i na początek cyferki. Sami posłuchajcie. Voya Free wyposażony jest w 2 silniki elektryczne, generujące łącznie 489 koni mechanicznych oraz 720 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Prezentowany samochód rozpędzi się maksymalnie do 200 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 4,4 sekundy. Cztery do setki. W tak dużym samochodzie, w powiedzmy SUV-ie, w tak dużym SUV-ie, w tak długim SUV-ie i też oczywiście w tak ciężkim SUV-ie. To są parametry, które potęgują wrażenie przyspieszania. A na pewno w głowie, bo jak wsiadacie do takiego samochodu, macie jakąś tam świadomość, czym będziecie jechać i nagle okazuje się, że wy macie 4,4 do setki, a niektórzy, którzy mierzyli te wartości, to mówią nawet, że jest lepiej, że jest 4,1, 4,2. Nie wiem, czy to jest jakaś różnica, ale to jest wartość naprawdę niesamowita. Zresztą mamy tu 500 koni i samochód elektryczny, więc myślę, że tak samo duże wrażenie, jak nie większe, od samego ruszania, czyli 0-100, będzie robiło przyspieszanie na przykład od 50, 60 albo i od 100, bo ta świadomość i poczucie mocy, jaką macie pod prawą stopą, jest tu naprawdę niesamowite. Zwrócę natomiast uwagę, że często w takich sytuacjach, gdy na przykład skręcacie, dodacie mocno gazu, to te 700 N, ponad 700 N, trzeba na to trochę uważać. To nie jest samochód do sportowej jazdy, mimo tak wybitnych parametrów, więc naprawdę polecam mieć taką świadomość i zanim zaczniecie cieszyć się tymi parametrami, to trochę tym samochodem przejechać, a szczególną uwagę zwracam na hamowanie. Często w samochodach elektrycznych, czy też w pluginach, hamowanie odbywa się trochę inaczej. Bez wnikania w techniczne szczegóły, to od takiej strony praktycznej wygląda to w ten sposób, że jedziecie, nagle trzeba zahamować, wciskacie hamulec, a samochód nadal jedzie. Bardzo głęboko łapie hamulec, trzeba się do tego przyzwyczaić. W takiej normalnej jeździe to nie przeszkadza, ale takie sytuacje awaryjne można się zdziwić. Także po to mówię o tym tak długo, abyście mieli to w głowie, wsiadając w taki samochód na przykład na jeździe testowej, bo ten samochód hamuje bardzo specyficznie. I myślę, że równie specyficznym aspektem jest sam komfort jazdy. Skąd takie stwierdzenie? W 90% sytuacji jeździ się tym samochodem naprawdę bardzo komfortowo. Fajnie wybiera nierówności, fajnie jakieś dziury, wyboje. Pod tym kątem jest ok, ale czasami na przykład przy takich poprzecznych progach zwalniających. To zawieszenie sprawia wrażenie trochę twardego, trochę głośnego. Jest dość specyficzne. To nie jest taki samochód, który w każdych warunkach będzie takim płynącym pontonem. To zdecydowanie nie jest takie zawieszenie, przy czym zaznaczę, dla mnie to jest plus. Ale jeśli spodziewacie się, że Voya Free to takie chińskie premium nastawione tylko i wyłącznie na komfort, to wcale nie. W tym wątku trzeba dodać, że mamy tu 20-calowe koła, ale przede wszystkim pneumatyczne zawieszenie, którego prześwit możemy regulować w zakresie od niecałych 12 do ponad 21 cm. Wysokość zawieszenia związana jest m.in. z trybami, które tutaj są, mamy ich sporo i one naprawdę działają. I działają też wysuwane i chowane klamki, które ani razu mi się nie zacięły i być może dlatego mi się podobały. I podobały mi się też kierunkowskazy, które są dość nietypowe, mają całkiem ciekawy kształt
i są też pływające, co ja lubię, także całkiem spoko. Mamy tu nagłośnienie Dynaudio, którego słucha się bardzo przyjemnie, a z mniej fajnych rzeczy to szkoda, że kolumna kierownicy nie jest regulowana elektrycznie. No i jeszcze jedno, czyli system kamer 360, które są naprawdę kapitalne. Bardzo podoba mi się jakość obrazu i po prostu to, że dzięki nim tym sporym samochodem bardzo łatwo zaparkować. I jeszcze jedna rzecz, gdzieś do 110 na godzinę ten samochód wyciszony jest kapitalnie. A to nie jest oczywista rzecz przy wszystkich samochodach elektrycznych, bo ktoś może tak pomyśleć, nie mamy silnika benzynowego, to będzie tu totalna cisza. Nie jest tak zawsze, tutaj do tych 110 jest, ale taka jazda na drogach ekspresowych czy też na autostradzie, no to te szumy powietrza już trochę słychać. No dobra, a teraz część stricte elektryczna. Voya Free dysponuje akumulatorem o pojemności 106,7 kWh, natomiast użyteczna pojemność to równe 100 kWh. Producent deklaruje zasięg nawet do 500 km, natomiast zużycie energii, które mnie udało się osiągnąć, wahało się od około 25 kWh w mieście i na wolniejszych trasach, nawet do 30-33 kWh na trasach szybszych. Pokazuje to zatem, że realny zasięg, jaki możemy tu osiągnąć, jest bliższy 300, maksymalnie 400 km w bardzo sprzyjających warunkach. No i jeszcze ładowanie, które tutaj odbywać się może z mocą od 11 do 100 kW. Natomiast realny czas, który potrzebny jest na uzupełnienie energii od 20 do 80%, to jakieś 50 minut. Dobra, to wiemy już większość i zanim do podsumowania, sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. I tu sprawa jest bardzo prosta. Model Free występujący w prezentowanej, świetnie wyposażonej wersji to koszt równych 329 tysięcy złotych. Na samochód otrzymamy 5-letnią gwarancję z limitem 100 tysięcy km oraz dodatkowo 8-letnią gwarancję na akumulator trakcyjny ograniczoną przebiegiem 160 tysięcy km. No i teraz zastanawiałem się, jak ten samochód podsumować. Dla kogo to jest samochód? Kto faktycznie pójdzie do salonu, gdzie obok stoi BMW, a tu stoi Voya i wybierze Voya? I powiem Wam szczerze, że chyba raczej rzadko mi się to zdarza, ale ja nie mam pomarańczowego pojęcia, co odpowiedzieć na te pytania. Jeśli wiecie, jeśli się domyślacie, jeśli macie pomysł, to powiedzcie, bo tak jak zacząłem, w segmencie premium nie zawsze chodzi o cenę. Nawet powiem więcej, jest gdzieś granica, nie wiem gdzie, ale jest gdzieś granica, gdzie jak ktoś kupi drożej samochód, to się bardziej cieszy. Bo może powiedzieć gdzieś tam kolegom, ha, ja zapłaciłem 200 tysięcy więcej. Znaczy to, że mogę, że moja firma dobrze działa, że mnie po prostu stać. Jest coś takiego, każdy może zaprzeczać. To jest moje zdanie. A tutaj to oczywiście nie jest tani samochód, bo kosztuje furmankę pieniędzy. Z drugiej strony, jak porównacie sobie, czy poszukacie rywala, który będzie miał 500 koni, elektryk, tak duży samochód, tyle bajerów, no to powodzenia. Naprawdę szukałem rywali i mimo, że mamy tutaj w pewnych aspektach pewne nawiązania czy kopie z innych marek premium, gdzieś tam z Mercedesa czy z Porsche, to generalnie mogę stwierdzić, że każdy samochód jest do Voya niepodobny. I dlatego tym razem nie pokuszę się o stwierdzenie, dla kogo to jest samochód i kto powinien go wybrać. Zdam się bardziej na Was i jestem bardzo ciekawy, co napiszecie w komentarzach. No dobra, jak zawsze na koniec poproszę o odrobinę wsparcia, czyli ocenienie tego materiału. To jest dla Was mały klik, a dla mnie duża sprawa, bo to po prostu pomaga w pozycjonowaniu materiałów na tym naszym ukochanym YouTubie, także kliknijcie. No jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się, cześć!